Siemaneczko ludziska i witam was bardzo serdecznie, z tej strony Gracek.pl i witam was bardzo, bardzo i w tak przepięknym i słonecznym dniu w kolejnym odcinku Call of Duty Modern Warfare 4. No cóż, to zaczynamy! Ach... No dobrze, jak widzimy, nasi bohaterzy są, nie wiem, w Wietnamie albo... Szczerze mówiąc, nie wiem, w Japonii, tak to troszeczkę wygląda droga. O, tłumik mamy, to możemy sobie postrzelać. Dobra, kolego drogi. Idziemy dalej. O, tutaj autko przejeżdżało. Muszę wam przyznać, że graficznie nieźle to wygląda. No, no dobrze, co my tu mamy? O, ktoś tam w środku jest, trzeba uważać. Oglądają chyba telewizję, tak mi się wydaje. Oj! Moja wina, niestety. Przytrzymaj, aby dany wziąć, ty co tam, no. Okej. Okay. Sorki. Ciebie też bardzo przepraszam. Czekaj. Co oni tutaj oglądali? No. I po telewizji. Nie ma. Okej. Gdzie oni teraz są? O, tutaj. Okej. No tutaj jest most. O, ktoś przejeżdża. No, bo tutaj mamy domki. Drewniane domki. Ktoś tam jest na pewno. Ja w ogóle nic nie kucam. O, teraz oni kucają. No, tutaj u mnie nie pokazuje, że nie można tutaj wstać, a jakoś można przecież. Naciśnij prawą strzałeczkę, aby użyć min Claymore. Okej. I co ja mam zrobić? Nie wiem. Powiem szczerze, nie mam. To bo powiem szczerze, zły pomysł, bo... To jest przecież głośne. Cel osiągnięty, okej. Coś tu było? Dobra, nie ma tu już nikogo. Ale w tym domku może ktoś tam być. Na bank, bo już usłyszeli wybuch tej miny, to już na pewno pouciekali. Tak mi się wydaje. Albo może nie słyszeli. Okej. Traktorki. Nie czuję gazu. Ale coś tutaj widać troszeczkę. O. Welcome to the new Russia, Captain Price. What's the target, Kamarov? We've got an informant to recover. The M21's on the other side of the hill. The rockets have killed hundreds of civilians in the valley below. Not so fast. Remember Beirut? You're with us. I guess I owe you one. No cóż, to idziemy z ruskimi. Ty nie skazi, ty nie skazi. Dawaj, dawaj. Ach, troszeczkę ruskiego umiem, ale... Znam trochę, mam kolegów, którzy mówią i są... Pochodzą z Rosji. I troszeczkę tam... Usłyszałem, co oni tam gadali. Wow, co tu się dzieje? Strzelają i strzelają. Okej. Oj. Fajna snajperka, no, muszę przyznać. Wow, co tu się dzieje? Idę dalej. Ja im tam pomogę. Ach. Można to jakoś, nie wiem. Ach.
Okej, trzeba naładować. Wow, coś tu wybuchło. Ktoś uszalił. Szlak! Śmigłowiec! No dobra, panowie, idźcie, 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 bo tutaj się pali, zaraz tu wszystko runie. O, ktoś tu idzie, mamy towarzystwo, panowie. Oj. Nie za dobrze to wygląda, ale chyba damy radę. Co tam? O, w peczki trzeba będzie ten strzelić, żeby to jakoś wybuchło. Ale chyba to nie są beczki takie z benzyną. To nie wybuchną, a to są nie są w ogóle beczki. No. Zajebiście. I już zostałem zabity. No cóż, spróbujemy jeszcze raz. Nie ma żadnego problemu. Ale troszeczkę mnie wkurza to, że jak skinę, to trzeba właśnie od troszeczkę z powrotem się ten w miejsce wrócić. Okej. Okay. Strzelam. Dobra. Czemu tam? Dobra, ładujemy, ładujemy. Czy tu jest jakiś helikopter, czy coś? Nie wiem. Oj, Boże, Boże, Gracek, co ty robisz? Aj, już to powiem szczerze. Uwa, co? Jeszcze jeden strzał i po mnie. Muszę uważać. I to naprawdę. O, tutaj ma jeden. Wow. Tego się nie spodziewałem, że tu gościu będzie miał bazukę, będzie chciał nią mnie strzelić. Okej, trzeba będzie wziąć snajperkę. A to chyba nasz. Tak? Nie. Jednak nie. Przepraszam. Oj, 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 jednak... Oj, co tu się dzieje? Prawie wszyscy mają bazukę i w ogóle... Wow. Nieźle to wygląda, muszę przyznać. Ale fajna snajperka, muszę przyznać, i w ogóle góry, i to wszystko ładnie to wygląda. Ale co tam? Nie będę już się powtarzał, szczerze mówiąc. O, kolego, gdzie wy tam idziecie? Ja bym troszeczkę... Jakbym ja ciągle był zabity ciągle w tym... I bym przecież nie chodził ciągle na te same miejsce co inni, tylko troszeczkę gdzie indziej bym poszedł. No, koło może byłoby lepiej. Troszeczkę trzeba myśleć, jak ja ciągle. Look, the final assault has already begun. With a little bit more of your sniper support, we are sure to be victorious. Enough sniping. Where is the informant? Что ты делаешь? Что сумма зашел? Что ты мне позволяешь? The house! The house of the northeast end of the village! Well, that wasn't so hard, was it? Now go and sit in the corner. So, guys, we've got to reach that house before anything happens to the informant. Let's go.
Let's go! No to idziemy! Panowie i panie! Przed państwem! Grupa! Frajerów! Nie żartuję, to ja jestem frajerem, w ogóle prawie nie umiem w to grać. Ale cóż, troszeczkę umiem. Aha, to nasi. O, widzicie, bym zabił naszych. Ej, co ja robię? Dobra, rzucę im... Chciałem rzucić granaty, a nie jakieś tam oślepacze, czy jakieś tam, nie wiem, zwane... Oj. Dokładnie rzecz ujmując, nie wiem jak to się nazywa, ale co tam. Wojna jest! Wow! Pomocy! Dziękuję ślicznie. No, trzeba będzie uważać, patrzeć w prawo i w lewo i z tyłu, czy ktoś tam jest. Wow, ktoś tu wszedł. No cóż, ale mamy przeciwnika. Wow, co ty, Gracek, robisz? Gdzie ty strzelasz? Oj, sorry, pomyliło mi się strony chyba. Wow, ktoś chciał mnie strzelić z bazuki i prawie mu się udało. I jeszcze znowu ten sam gościu chciał mnie... zabić z bazuki, ale cóż, nie wyszło mu. No, Bogu dzięki, że nie mam ten poziom na trudnym, bo już bym był w jednej sekundzie zabity. Okej. Nie będziemy więcej gadać, tylko gramy. Spoko. No dawaj, rób to. Czy ja mam to zrobić? Dobra, zasilenie odcięte. Okej. On założył TTT. Tak. Okej. Przecież go trafiłem. Powinien mi zdechnąć. Ham jeden. Okej, tutaj widzimy coś. W miarę. Ty, a może znajdziemy te jakieś te ukryte dane, czy coś tam, nie wiem. Ty! Jak on mnie widział? Dawaj, wstawaj to! Poszedł on z tego domu. Idziemy, kolego drogi. Nikolaj. Dawaj. Jamnum. Dobra. Tak, teraz możemy zdjąć te właśnie te takie zielone okularki. Mi się wydaje, że te okularki są dlatego jak... O, na ciemność, co nie? Jak się wchodzi, albo nie wiem, do domku jakiegoś, tak, no. Używałem, szczerze mówiąc, to chyba te jednostki, na przykład Grom i różne tam takie, no, FBI, czy ja tam nie wiem, szczerze mówiąc, dokładnie. Używa prawie każdy coś takiego. Policja, mi się wydaje, też. Zdobyto trofeum! Taniec w ciemnościach! O, taniec w ciemnościach? No to chyba ma tu rację, że dostałem trofeum w taniec w ciemnościach, bo troszeczkę potańczyłem w ciemności, ale w zielonych tych okularkach. Dobrze, co my tutaj mamy? Stateczek, tak? Śmigłowiec, pokazują jakieś tam dane, nie wiem, to jest jakaś... Aha, ciekawe. Aha, to my będziemy lecieć po naszego terrorystę, Al-Sada.
No dobrze. Wow. No, tu mamy naszą armię. No to jedziemy. Wow, bazooki już strzelają, a to ci chamy jedne, żeby nas nie trafili. A ty mi co mi tutaj? Co mi tutaj strzelasz? Chyba my jesteśmy w Afganistanie, tak. Tak dla mnie to wygląda, szczerze mówiąc, sam pisało, jakie to miasteczko było i jaki kraj, ale ja niestety nie zauważyłem. Dobra, to sobie po lince pojedziemy na dół. No już, już, już. Okej. A tu nie można. Aha, to ten budynek. No i co? I wchodzimy. Aha, trzeba poczekać, bo tutaj no... Szybki jestem od nich. A trzeba się ustawić, bo oni tak zawsze właśnie robią Amerykanie. Że się, jak otwierają drzwi, to żeby co nie obarzać, może tutaj bomby podłożą coś. Właśnie. Jak widzicie. No to... Ło! Do widzenia. A możecie pierwsi. Proszę bardzo. Jednak ja muszę? Okej. No dobrze. Ajajajajajajaj. Moja celność. No nie jest aż taka zła, ale cóż. Wow, nie zauważyłem ich z tyłu. Morda. O, jakieś tany fajnie, ślicznie fajnie. No, super. To idziemy dalej. Nie wiem, czy tam, czy tam. Też głupie. Co jest? Ale przecież go ten. Musimy sprawdzić ciała jakieś, żeby znaleźć tego... Aha. Naszego terrorysty nie ma tutaj. Albo powiedzmy... jakby to powiedzieć... Przewodnik, czy nie przewodnik, tylko szef tej... działalności, czy tej firmy tam terrorystycznej. Co ja gadam w ogóle? Mniejsza z tym, gramy dalej, bo bez skidu. Gadam takie głupoty czasami, że... Oj, oj, oj. Wow! Nie zauważyłem ich. Bita. Idziemy dalej. Gdzieś oni tutaj będą na bank, bo tutaj już jest ustawione w ogóle wszystko ten. Prawie byłoby po mnie. Ja myślałem, że to nasz. Masakra. A ten sobie, gdyby niby nic, z tyłu za mną. Kurczę, panie. Drogi, co to ma być? Czekaj. Siema. Ten się chowa, a ja tutaj wchodzę, co nie, normalnie. Jakby to byłaby prawdziwa wojna, ja tam był, to już byłoby po jednej sekundzie, bym zginął. Okej, okay, idziemy na kółeczko, bo ten, trzeba tutaj, mamy towarzystwo. Dobra, mam go. I ktoś do mnie strzela, nie wiem skąd, chyba z dachu tam na górze, albo gdzieś indziej, czy mi się wydaje. Okej, okay, mamy... A nie mamy snajperki już, niestety. Szkoda. Byłoby fajnie. Ale może ktoś miał z tych, co ja zabiłem, snajperkę, ale nie wziąłem i nie sprawdziłem. Oj, 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 oj. Wow! No.
I tak właśnie wygląda tak, że jak wchodzicie gdzieś sami w ogóle, nie ma nic gorszego niż przystąpienie do wojny bez zamiaru jej wygrania. Ach, no cóż. Miałem go... Oj, nie. Uciekam. To jest masakra, co oni tutaj wyprawiają, naprawdę. Wow. Mam ich. Okej. Z tamtej strony oni są, okej. Na dachu są. Wow. Aj, rzucę im granatę bez kitu. Ile się da. Ale zaraz będzie po mnie, jak tak dalej będzie. Czy to jest w ogóle nasz śmigłowiec, czy ich? Teraz sam głupie, naprawdę. Jak to możliwe? I idę na górę. Co to ma być? Wow, 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 wow. Auć. Cześć. Witam. A te beczki nie są wybuchające, szkoda. Właśnie dlatego strzelałem w nie. Bo właśnie się zapominam troszeczkę, bo na przykład w Black Opsie trójeczce było dużo właśnie takich beczek takich normalnych, że się wybuchają w ogóle. Szczerze mówiąc, w każdym Call of Duty i w kampanii można strzelić i bum. No. Tak to właśnie zawsze jest, ale co zrobić? Nie ma, to nie ma. Ta! Oj, 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 oj. Co to miało być? Dobra, trzeba teraz się skoncentrować. A ty co tu mi tutaj robisz? Poszedł kółeczkiem do mnie i... by mnie ham jeden zabił. Wow! Teraz się boję w ogóle ten... pokazać. No, dawaj. Dobra, nie ma nikogo. Siema. Albo ktoś jest i zaraz po mnie. A tu nie można wyjść. Okej. Sojusznicy na szóstej. Na szóstej to znaczy... I co? Można sobie tutaj postrzelać? A niestety nie. Okej, idę do nich. Wow, coś tu wybuchło. Autko. Oj, biedne autko. No. O, tutaj jest jakiś ten. A, coś mi się tutaj kojarzy, naprawdę. Kojarzę tą mapkę. No dobra, panowie. Otwierajcie te drzwi. A ja może pójdę naokoło, co? Chyba lepiej. Nie da się? Szkoda. No. Wsadzaj. Go, go, go.
Okej. To mi się wydaje, że tutaj jest jakaś taka, powiedzmy, stacja. Tutaj są chyba jakieś wiadomości, coś w ogóle. No i już zaraz skinę. Tak. Niestety. Prawie bym skinął. Ja sobie tak normalnie chciałem sobie przejść, popatrzeć, co tutaj jest, a tu dupa. Wow, sorry, nie zauważyłem cię, kolego. Prawie bym zabił swojego. Ktoś mi rzucił granat. Wow, 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 wow. O kuźwa, co to miało być? Wow! Co tu się dzieje? Oni są wszędzie. Naprawdę, tragedia, co tu się odjechało, naprawdę. Wow! A, okej, okay, zabiłem go. Gdzie oni są w ogóle? Ich nie widzę. O, tutaj mam jednego. Się schował za biureczkiem. Okej. Okay. Wow, mam ich dwóch. O, tam jeszcze jest jeden na górze po prawej i po lewej. No, dawajcie. Mam jednego, pięknie. No, jak mówiłem, chyba tutaj jest jakaś stacja telewizyjna. O, ten z bazuką mi tutaj. Chyba prawie wszystkich pozabiliśmy teraz. Chyba. No i na górze nie, na górę nie można wejść. Szkoda. Byłby fajnie. No i czysto. Pięknie. Jak tutaj powiedział gościu, że Alsat jest prawdopodobnie na górze. No to idziemy po niego. Ura! 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 Hold your fire! Friendly's coming up! No sign of Al-Assad, sir. Alright. Fallen Marines. Czy to jest jakaś pułapka, może? Może. No, nie wiadomo. Może. Może to jest pułapka, nie wiadomo. Zaraz zobaczymy. Przekonamy się. Nie ma naszego tutaj terrorysty. Uważaj na szóstnią. No prawie wszystkich nie widzę. A gdzie oni są w ogóle? Do diabła. A oni sobie wyszli, a ja sobie ten... Chyba oni wyszli, czy nie? Teraz sam głupieję. A jak ja mam wyjść? A, tutaj ten. Coś... A właśnie, jak oni weszli? Wyszli w ogóle. Chyba stamtąd, tak mi się wydaje. Okej, okay, dziwna baja, naprawdę. A, oni są ze mną tutaj. A, popatrz, nie zauważyłem. Ale pytanie to jest w ogóle, czy to nasz śmigłowiec, czy ich, kurczę, bo teraz sam głupie, bo bym chętnie wziął jakąś bazukę tutaj, bo gdzieś tutaj leżała jakaś bazuka i bym wziął i bym pierdyknął ten śmigłowiec, naprawdę. Już mnie troszeczkę zaczyna wnerwiać, ale chyba to nasz, tak mi się wydaje. Ta, nasz. Mam taką nadzieję. Mam cię, kolego, nie uciekniesz mi. No i co? I teraz mam tak strzelać cały czas. Co to ma być? Masakra, ile ich tutaj jest, jak mrówek. Chyba ja
coś miałem zrobić. Nie wszedł właśnie. O, dokładnie. Ja głupi do nich strzelam, czekam w ogóle na coś, co w ogóle nie miałem nic zrobić. No i gracy, gracy. Wow. Te, jak one mają? Oj, nieważne, niestety nie wiem. Jak one mają? Nie helikoptery i w ogóle tylko te takie wojskowe, takie specjalne, powiedzmy. Tu ktoś jest. No. A ja mam mało amunicji. Nieładnie. Dobrze, to wysadzamy. Albo go nie ma tutaj, niestety. Czyste. Broadcast is recorded. Yeah, score one for military intelligence. Coś mi się wydaje, że to jest jakaś pułapka, naprawdę. Nie chce mi się wierzyć, że ten... No popełnili błąd, że ten... Okej. Spoko, no dobra, to uciekamy. Dobra, to by byłoby na tyle. Dziękuję ślicznie wam za oglądanie. Jak wam się podoba w ogóle ten filmik i w ogóle taki tam, możecie dać like albo filmik polubić, dać suba, jeżeli wam się spodobał filmik, a jak nie, to nie, to nie dawajcie suba. No dobrze, to by, jak, nie będę się powtarzał. No, to się trzymajcie i miejcie dzisiaj wspaniały dzień. Cześć.